Bardzo serdecznie witam Państwa. Nazywam się Jan Cieśla. Pracuję dla firmy Bureau Happold Engineering. Jednym z naszych obszarów działań są właśnie Smart Cities, także w kontekście zrównoważonego rozwoju. Mam dzisiaj przyjemność w tej krótkiej prezentacji naszkicować hasłowo wątki, o których mam nadzieję będziemy rozmawiać podczas panelu z prezydentami miast Mazowsza, żeby jednak nasza dyskusja miała nieco zorganizowany charakter, chciałbym wyjaśnić, co to w zasadzie jest Smart City. Muszą Państwo bowiem przyznać, że jeśli chodzi o definicję tego terminu, ponieważ jest on stosunkowo młody i choć będąc szeroko stosowanym, nie zawsze bywa precyzyjnie określony. Spotykamy się z takimi koncepcjami jak miasto inteligentne, gdzie mamy bardzo dużą nadbudowę technologiczną, technopolis. Mamy wreszcie miasta zrównoważone, czyli tam, gdzie często kojarzone z zielonymi miastami, gdzie przyjazność dla środowiska czy zrównoważone planowanie stoją na czele, czy wreszcie Resilient Cities, rzecz może na razie pozostająca w domenie naukowców, jednak w kontekście ostatnich kryzysów w wielu miastach. Resilient City, czyli miasta odporne na zagrożenia, miasto w pewnym sensie elastyczne, staje się również interesującym zagadnieniem. Proszę Państwa, Smart City łączy czy też obejmuje w sporym stopniu wszystkie zagadnienia w trzech wcześniej wymienionych. Smart City należy rozpatrywać w co najmniej sześciu płaszczyznach. To są oczywiście Smart Economy czy Smart Government. Widzą Państwo choćby po tym slajdzie, że nie wszędzie jeszcze możemy posługiwać się polszczyzną. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli na to własne terminy. Proszę zwrócić uwagę, że smart nie zawsze oznacza inteligentny, tak? Smart environment, smart living, smart mobility, o czym mogliśmy chociażby wczoraj w prezentacji mojego kolegi usłyszeć i zobaczyć nieco więcej. Smart people, czyli smart społeczeństwo. Te sześć warstw koncepcji Smart City przekłada się, czy też powinno być rozpatrywane w kontekście co najmniej trzech obszarów. Smart City bowiem kojarzymy z efektywnością energetyczną. Nieodłącznie nowe technologie jako technologia wspierająca Smart City w praktyce nie może być niezauważona. Czy wreszcie innowacje społeczne, chociaż niekoniecznie muszą być to eksperymenty społeczne. Jeżeli Państwo pozwolą, króciutko postaram się w kilku punktach podać przykłady, czy też może nieco doprecyzować wcześniej podane terminy. Ekonomia smart, smart economy, to innowacja w biznesie rozumiana między innymi jako alternatywne modele finansowania. Przykład choćby crowdfunding, ale to niekoniecznie inwestycje, to także dbałość o rynek pracy w kontekście nie tyle samych miejsc, ale ich efektywności. Jakiekolwiek działanie smart to działanie skoordynowane i zintegrowane. W kontekście smart ekonomii będzie to współdziałanie przedmiotów nie tylko w skali miasta, ale także w skali regionów. Myślę, że tutaj będziemy mogli na ten temat więcej powiedzieć podczas debaty, gdzie będziemy mieli możliwość usłyszeć głosy włodarzy miast o różnej skali. Smart economy to także likwidowanie niepotrzebnych kosztów transakcji, a w szczególności poprzez transparentność środowiska ekonomicznego, środowiska rynkowego, niwelowanie asymetrii informacji. Czyli krótko mówiąc, smart city powinno umożliwiać taki dostęp do informacji rynkowej, by jej asymetria nie powodowała nierównowagi, jeśli chodzi o punkt wyjściowy aktorów na scenie ekonomicznej.
I wreszcie ekosystemy. Ekosystemy nie rozumiane w popularny sposób w odniesieniu do biologii, czy też przyjazności środowisku, ale ekosystemy jako współpraca w płaszczyźnie ekonomicznej sektora publicznego, całych miast z przemysłem i biznesem. Smart government, czyli zarządzanie smart, to z jednej strony zarządzanie na poziomie biznesu, ale też zarządzanie miejskie, zarządzanie przestrzenią, zarządzanie procedurami. Tutaj jednym, myślę, z naczelnych haseł powinno być transparentność i dostępność do informacji. Jak Państwo zauważają, poszczególne filary Smart Cities często mają wspólne mianowniki, wspólne obszary. Zrównoważone procedury zamówień. Coś, co już w Polsce przestaje być absolutnym nowum, co spotykamy coraz częściej. Współpraca międzysektorowa, publiczno-prywatna w wielu zakresach. No i oczywiście technologia ICT w służbie e-governments czy e-democracy, gdzie obywatel ma możliwość interakcji z władzą dzięki nowoczesnym narzędziom telekomunikacyjnym. Smart mobility to transport publiczny, nie tylko zbiorowy, ale również indywidualny. Mieliśmy możliwość poznać przykłady z dużych miast, gdzie wprowadza się publiczny transport indywidualny w postaci możliwych do wypożyczenia samochodów. Już w Polsce wiele miast wprowadza systemy umożliwiające wypożyczenie rowerów. Niezależnie od tego, że celem jest rozbudowywanie sieci transportu publicznego, równie ważne staje się jego skoordynowanie, czyli różne środki transportu, różne sieci transportowe powinny być ze sobą skoordynowane, współpracować, a dostęp do nich, tutaj kolejny przykład, powinien być wsparty przez narzędzia ICT. Tutaj ICT nie jest jedynie narzędziem użytkownika, ale też wspaniałym narzędziem dla zarządzających tych systemów, by uzyskać informację zwrotną i dążyć do zoptymalizowania tych systemów. Smart environment, środowisko smart, to środowisko zamieszkania, to środowisko pracy, to przestrzeń, w której się poruszamy. Żeby ta przestrzeń zaistniała jako przestrzeń zrównoważona, przyjazna nam, pozbawiona barier, konieczne jest właściwe planowanie. Planowanie smart, które włącza konsultacje społeczne, które opiera się na planowaniu międzybranżowym, które wreszcie uwzględnia całkowity cykl życia inwestycji. To także środowisko, które jest dużo mniej zachłanne na energię, ale bez kompromisu wobec bezpieczeństwa, zdrowia, komfortu jego użytkowników. Smart living. Tutaj nie mamy na myśli jedynie właściwej infrastruktury, swego rodzaju miejskiego hardware'u, ale to także wszelkie procedury, wszelkie działania, które sprzyjają temu, by w mieście żyło się bezpiecznie, zdrowo, by obecność człowieka nie powodowała nadmiernego, negatywnego skutku dla środowiska. I wreszcie smart people, czyli społeczeństwo smart. Myślę, że nie będzie niespodzianką, jeśli na pierwszym miejscu powiemy o edukacji. Edukacji dla wszystkich. Powinna być to edukacja zorientowana na aktualną sytuację na rynku pracy, ale też edukacja zorientowana na aktualną sytuację w społeczeństwie. Problem starzejącego się środowiska i już pokazujące się pierwsze przykłady aktywizacji starszych grup społeczeństwa przez choćby uniwersytety trzeciego wieku. Także technologie teleinformatyczne trudno przecenić jest w nowoczesnych procesach edukacyjnych. Także technologie ICT
między innymi pozwala na niwelowanie czy też aktywizowanie grup społecznych, które narażone są na wykluczenie. To są osoby, których na przykład mobilność jest w pewien sposób ograniczona, czy też dostęp do odbioru niektórych mediów. Wreszcie smart people to dostrzeżenie potencjału niekoniecznie w ludziach aktywnych w sposób tradycyjny w biznesie. To nie tylko biznes, ale dostrzeżenie potencjału w tych, którzy odpowiadają za kreatywność, w tych, którzy odpowiadają za atmosferę danego miejsca. Innymi słowy, świat artystów, świat twórców w służbie społeczeństwa, a tym samym dalej jako czynnik, który pobudza ekonomię. Naszą rozmowę będziemy prowadzić w kontekście wyzwań programu Horyzont 2020. Jak Państwo być może zdają sobie sprawę, jest to obecnie największy program finansowania innowacji i wsparcia wszystkiego, co będzie sprzyjać konkurencyjności Unii Europejskiej w skali globalnej. Głównymi celami Horyzontu 2020 to wsparcie upowszechnienia innowacji, to wreszcie upowszechnianie dobrych praktyk i generalnie przyspieszenie komercyjnego wdrażania rozwiązań, które dotąd ograniczone były jedynie do świata nauki. W każdym wymiarze racjonalizacja, optymalizacja i konsolidacja rozwiązań inteligentnych miast, wymiana doświadczeń między nimi, niezależnie od skali i niezależnie od tego, czy znajdują się one w jednym regionie. Wreszcie, dzięki ujednoliceniu standardów i procedur, spodziewamy się zysków i oszczędności, które umożliwiają lepsze funkcjonowanie biznesu, ale także samych miast jako takich. Mam nadzieję, że po tym krótkim wstępie będzie nam łatwiej i będziemy mogli w sposób głębszy zrozumieć to, co będą mieli nam do przekazania prezydenci miast.